Posłuchajcie sobie i obczajcie. To jest coś, co skonstruowałem na poczekaniu podczas nagrywania tego filmiku. Tutaj widzicie, to jest motyw powtarzany, te same te riffy powtarzane są wiele razy. Zauważyliście, że pewne motywy się powtarzają, pewne motywy, na przykład tak jak ten pierwszy. Tu akurat wyszło, można powiedzieć, że to jest intro. Takie formy, takiej już rytmicznej, którą można zastosować pod zwrotkę. Inne motywy, na przykład jakieś flażolety. Widzicie, tutaj wciskam flażolety, które flażolety wymuszone, które właśnie sprawiają takie zwolnienie, bo tam musimy zrobić wtedy pauzę. Dodatkowo w tych przeplatających się riffach, które tutaj wcisnąłem, pojawiają się właśnie takie, można powiedzieć, breakdowny, czyli takie motywy, które skutecznie spowalniają tempo. Jeśli widzicie tempo, przepraszam, mamy takie początkowe. Te breakdowny redukują to tempo właśnie przez to swoje spowolnienie. Na przykład taki motyw. Thank you.
aż trudno mi przestać grać. Jednak mam nadzieję, że to nagranie troszeczkę dało wam, objaśniło może w miarę, wiem, że na pewno krytycy się znajdą, że w miarę objaśniło, jak przykładowo można tworzyć motywy. Tutaj właśnie ważne jest w tym tworzeniu muzyki, to pewnie będę za każdym razem, przy każdym takim utworze, który tu wymyślam, będę wam mówił. Ważne jest, żeby niektóre motywy właśnie powtarzały się. Nie musicie tworzyć riffów, które wygląda tak. To jest wiadomo, stworzyć oczywiście można utwory w ten sposób, tylko na przykład ten motyw, co teraz zagrałem, był bardzo długi. W którymś momencie, wiadomo, możemy go powtórzyć, jednak przynajmniej na początek tworzenie takich motywów, może słyszeliście gdzieś w jakichś swoich znanych zespołach, takie motywy są już troszeczkę skomplikowane, przynajmniej chociażby przez to ciąg tych dźwięków, które tutaj mamy wsadzone. Na razie, jeśli chcecie tworzyć, to są właśnie dobrą wskazówką byłoby to, że po prostu motywy krótkie, które się powtarzają. Zresztą zauważcie, że większość utworów, większość zespołów, oczywiście to wcale nie ubliża nikomu, większość utworów właśnie jest skonstruowanych właśnie z takich motywów. Krótkich, wpadających w ucho, które się często powtarzają. Często się powtarzają w samym powiedzmy zwrotce. Powtarza się jakiś motyw, powiedzmy 4 razy czy 8. Później mamy refren, wiadomo, teoretycznie przynajmniej troszkę krótszy, bardziej melodyczny, jednak te motywy w samym refrenie też się powtarzają. Później znowu mamy zwrotkę, w której motywy z tego pierwszej zwrotki byłyby prawie że identyczne, ewentualnie zmienione przez drugą gitarę. Plus wciskanie tych breakdownów, więc mam nadzieję, że to troszeczkę wam to objaśniło. Możecie sobie cofnąć z powrotem do tego, co tam napierniczałem, i nawet coś do tego popróbować, jakieś surówki, jeśli już jesteście w stanie pograć. No także to byłoby tyle.